Witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej części naszej opowieści z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Zadanie na cienkim lodzie, tym właśnie rozpoczynamy. Jest to zadanie, w którym prawdopodobnie zacznie się cała walka z armią Dzikiego Gonu i z Eredinem, generałem Dzikiego Gonu. Ale żeby to wszystko zacząć, musimy dołączyć do Avalacha i czarodziejek, które już wstępnie w poprzedniej części naszej opowieści udały się na Undvik, na wyspę Undvik. Jedyne co ja sobie tylko zerknę, to czy mamy wszystko na stówkę. Jeśli mamy, okej, tu jeszcze byśmy mogli wsadzić w ten pancerz generalnie jakiś znaczek. W spodnie też. Co my tu mamy? Pancerz, moc znaku Igni, średnio nam to jest potrzebne. Moc znaku Quen, jasne, jak najbardziej, czemu nie? Tu i tu. Dobra, i chyba będziemy mogli już w takiej wersji iść. Szybka podróż, jak najbardziej. Musimy się dostać na wyspę Undvik, na Skellige. Gdzie to jest? Tu. Czyli tu, gdzie walczyliśmy z kim? Z Cyklopem. Z Cyklopem, z Olbrzymem. Tam, gdzie z ekipą się udaliśmy. Geralt z Rivii. A jest jakiś inny? Pozwólcie za mną. Czekają na was. Fajną ma gość tarczy. Zajmiecie pozycję na klifach. Tu i... Dziękuję bardzo. Wiemy, jak ustawić się w kręgu. Nawet te z nas, które chwilowo nie mają oczu. Po prostu chcę uniknąć... O, Geralt, czekaliśmy na ciebie. Naprawdę? Bo można odnieść wrażenie, że już zaczęliście. Omawialiśmy tylko zagadnienia natury magicznej, które raczej by cię nie zainteresowały. Racja, jestem tylko prostym wiedźminem. Nie przejmuj się. Prostota też ma swój urok. Ciekawe. Miałbyś wyjaśnić swój plan. Jest prosty, co nie znaczy, że prosty do wykonania. Aktywuję kamień słoneczny. Jeśli Karantir odpowie na wezwanie, po chwili Naglfar pojawi się w zatoce. Loża powstrzyma statek przed powrotem do ich świata, a cesarska flota zablokuje ucieczkę drogą morską. Potem siódmy pułk piechoty Imlak dokona abordażu. Pod komendą księcia Var-Atre i z twoją pomocą. A ty co będziesz robił? Czekał w odwodzie. Jeśli coś pójdzie nie tak, zareaguję. Jak generał rozkazujący oddziałom ze wzgórza. Będziesz dawał sygnały rogiem, czy przez posłańców? Wyborna ironia, ale czym sobie na nią zasłużyłem? Czy daję ci powody, żebyś wątpił w moje intencje? Szanowni państwo, mniej gadania, więcej robienia. Dziewczyny, idziemy na klify. Już się rządzi, no. Powodzenia. Twój plan nie uwzględnia jednego istotnego elementu. Co z Ciri? Zaczeka w bezpiecznej odległości od Naglfaru. Zgaduję, że to nie był twój pomysł. Nie. Mój pomysł był taki, żeby płynąć z tobą. No i to byłoby spoko. To zbyt duże ryzyko. Nie masz prawa jej rozkazywać. Zabawne. Zirael powiedziała to samo, tylko znacznie głośniej. Mam takie prawo, bo tylko ja potrafię aktywować kamień. Zrobię to na moich warunkach, albo wcale. Zirael uznała siłę tego argumentu. Nie wątpię, że i ty ją dostrzegasz. Zirael. Przysięgasz, że zostaniesz na brzegu? A mam jakiś wybór? Dokąd idziesz? Na spacer. Tego też mi nie wolno, bo jeszcze sobie nogę złamię?
No nie, ale paznokcie może. Starsza krew potrafi być gorąca. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że stawianie Ciri zakazów mija się z celem. Koniec końców robi swoje. Oby. Słucham? Nieważne. Co znaczy nieważne? Czas goni. Jeśli chcesz coś załatwić, naważyć tych swoich specyfików, zrób to teraz. Potem nie będzie kiedy. Będę czekać przy łodziach razem z żołnierzami. Naważyć tych swoich specyfików. Co za elficki cwaniaczek. Jen? Co ty tu robisz? Czekam na ciebie. Coś się stało? Jeszcze nie, ale niebawem może się stać. Możemy nie wyjść z tego cali. Cóż, czeka nas starcie z Eredinem i całą siłą dzikiego gonu. Może być jak pod Soden, albo gorzej. Nic nie może być gorsze niż Soden. Posłuchaj, jak już będzie po wszystkim, jeśli przeżyjemy, chcę stąd wyjechać, jak najdalej. I chcę, żebyś pojechał ze mną. Dokąd? Do Sosnowca. Do Powis, albo za Góry Smocze. Może być nawet z Erikania. Jak najdalej od polityki, intryg i tak zwanego Wielkiego Świata. No to do Sosnowca. Co? Lecimy? Jasne. Z tobą? Wszędzie. Taka malowana para. Idź już, Geralt. Avalach czeka. Smok szok i jechany. Kto? Ja? No, no. Za kogo ty mnie masz, dziewczyno z czarnymi włosami? Chciałbym ci tylko przypomnieć, że rozmawiasz z Geraldem. Rzeźnikiem z Białego Sadu. Dobra, okej. Okay. Zerknę sobie tylko, czy my tak rzeczywiście chyba mamy wszystko gotowe, co? Mamy jakieś tam eliksirki, ulepszony, jakaś ulepszona jaskółka, oka. Co my tu jeszcze mamy? Alchemia. Ulepszona, wyśmienite. Wyśmienitych rzeczy to my nie mamy. Eter, czerwony mutagen, niebieski mutagen, Quebrith, Vermilion, wszystko to jest średnio potrzebne. Orka, ulepszona pełnia, kurde, a tu się wyśmienito zabić. Jakoś tak powiem szczerze, mało tu tego jest. A bo dobra. Co tam będziemy? Lecimy do Avalacha. Inne Dire Corps z Dairad Zonde. Po jakiego oni gadają? Empenasat coś tam. Sam żyć jest gościu Empenasat. Stój! Kwatermistrz. Na przeszpiegi czy win... Stary na przeszpiegi. Pokaż mi swój... Co za głąb. Na przeszpiegi czy w interesach? Bywaj. Dajcie mi tu, hopie, jakieś kółko. Nie ma. No dobra. Dołączmy do naszego Avaliego. Jak, Geralt? Gotów? Całe życie. Dorwijmy, sukinsynów. Z przyjemnością, Geralt, z przyjemnością. Cały czas mam takie głupie wrażenie, że Avalach coś knuje, coś o czym nie do końca wiemy. A boję się, że dowiemy się na samym końcu. Filakterium.
Moje serce należy do ciebie? A co to ma być za zaklęcie? To list miłosny, bardzo stary. Tak jak mówiłem, ten kamień miał połączyć kochanków. Nie sądziłam, że powiem coś takiego pod adresem Erdina. Enverelit Cyrenait! Ader Eich Bladen Eichme. No, zaczęło się. Elfia błyskotka zadziałała. To co, dziewczyny? Teraz czekamy tylko na samego Eredina i Nalfgar, czyli ten okręt. I zima. Ale zresztą co ja będę gadał, popatrzcie. To co? Teraz nasza kolej. Wspólnie z żołnierzami dokonamy abordażu statku Eredina. Eisio! Gale wundet! Ja bym tego kromnie nazwał. Za mną. Naglfar musi być gdzieś blisko. No, żołnierzu. Co, wy w pięciu chcecie dokonać abordażu? Też pomysł. Jest Eredin. Cisza. Zupełna cisza. Wpadli w pułapkę. Musimy uciekać. Teraz. Nie tym razem. Nie, Zirael. Nie jesteś gotowa. Nie kontrolujesz swojej mocy. Dam sobie radę. Ciri! Zejdź mi z drogi. Ciri! Ten lód. To zaklęcie. Musisz zniszczyć kostur czarodzieja, który je rzucił. No i nareszcie gadasz. Normalnie. Nie skończy się na kosturze. Czyżbyśmy teraz weszli w skórę Ciri? Albo czyż wejdziemy w skórę Ciri? Cześć dziewczyny! Zbroja jak w Dead Space'ie. Z tym, że trochę starsza. Oh fuck. Fucking shit. Powiem wam, że masakra jakaś. Lejemy ich równo. Yeah.
Pięknie. Fuck. Czemu ja tak nie mogę cały czas? A ja mam jeszcze aktywator od Triss. Zirael, czekam na ciebie. Zrobiłaś postępy, Zirael. No, postępy są takie. Chciałbyś, gościu. Zabić, gościu, to ty se możesz. Kumara. Skubany, no. O, fuck. Kostur? Normalnie bym zagwizdał, ale mój mikrofon mógłby tego nie przeżyć. Jazda na całego. Kostur zniszczony, pięknie. No i cóż, panocko, została ci tylko blacha. Wstawaj, wstawaj. Prawie, Zirael, prawie. Nie tak prawie. Co to było? A tu jest Geralt i reszta ekipy. Cóż, serdeczny kolego. Wiedźmin, niech będzie. Skończmy to. To teraz moja kolej. Ja co prawda... Erhil Vatken. Ja ci zaraz pokażę asa. Kwiałem. Gdzie jesteś, łosiu? Fucking shit. Następnego ściągnął. Mam jeszcze parę razów w rękawie. Tomasz, mojego. Trochę wiocha by było, jakbyśmy teraz dostali, nie?
O, ty w plecy? Jak to? Masz ze swoje, stary dziadzie. Pięknie, mistrzowskim mieczem szkoły niedźwiedzia. Przekręć go jeszcze raz. Oh fuck. Kubańczyk jeszcze to specjalnie zrobił. A żeby cię syreny zeżarły. Co my tu mamy? Co, czyżby jego okręt szlak trafił? Czy mnie się tylko zdaje? Żadę się chyba przenieść, co? Pięknie. Ciri się przeniosła, ale co dalej? A może by tak nasze ukochane czarodziejki pierdyknęły jakimś fireballem z góry? Żeby załatwić wszystko raz za dobrze. Dostać się na pokład Narfgala. Dobra, dawaj goście. Dobra. Dobra, ja idę dalej. Niech chłopaki sobie tu walczą. Pięknie. Chcę posmakować w skeliskiej sali! Jak krew! Kogo mam strzelać? Kogo kurwa popatrz? Byle nie we mnie. Ten jest jakiś kuźwa odporny na wszystko. Pięknie. Wchodzimy? A to kto? Oh fuck. Krach and Crate. Wstawaj, Krach. Thank you.
jakieś ostatnie słowa? Zamknij się i walcz. Miałeś szansę. Tu mamy samego Eredina. Który właśnie załatwił kracha Uncrate. Wiedźmi. Miałem nadzieję, że się zjawisz. Bo co? Mam ci coś do powiedzenia. Ale to potem. Jak już będziesz umierał. Hej, on ma maskę jak Lord Vader z Gwiezdnych Wojen. Dobra, leci. Chodź, pokaż mi te swoje piruety i filmy. Sobie popatrzę. Dobra, trzeba uważać. Oh fucking shit. Gdzieś ty mnie wciągnął, pajacu. W innych światach będziemy walczyć. Chodź, chodź. Masz, gościu. Masz krytykala. Już ja cię załatwię, gościem. Masz, Eredin, ty pajacu. No chodź, chodź. Dwa strzały ci daję. Masz tej swojej puzie jak. Giniesz, stary. Co za cykor, no? Masz za swoje, pajacyku. Pięknie. I to było cudowne. To był cudowny ruch. O, jak mi przykro. Zapomniałeś, że jestem szybszy od ciebie. Wykończ go jak prosię. Pchnij tym mieczem, no. Chciałeś mi coś powiedzieć. Avonach oszukał nas obu. Napuścił nas na siebie i zabrał Cyrillę. Co znaczy napuścił? Nie wierzę ci. Coś tu śmierdzi.
co się dzieje. Dobra, Yennefer uratowała nam życie. Dobrze o dziewczynie świadczy. Gdzie jest Ciri? Jak to? Myślałam, że ty wiesz. Wiem tylko tyle, że Avalach mógł nas zdradzić. Co jest? Idzie Storm? Geralt, patrz! To raczej nie jest Storm. Fuck. Co? Co się dzieje? Samej ciężko mi w to uwierzyć, ale... Wrota między światami zostały otwarte. Musimy dotrzeć do tej wieży i powstrzymać Avalacha, póki to się jeszcze da odwrócić. Czego możemy się spodziewać? Wszystkiego. Musi wierzyć księgom. Prawa natury przestaną obowiązywać. Ciążenie, czas, całe Undwik stanie na głowie. Pięknie. Trochę dramatyzujesz. Nie, ani trochę. To co? Zaczyna się koniunkcja sfer. Światy się przenikają. Avalach może sprowadzić tu elfy NL. Albo coś gorszego. Przynajmniej wiemy, gdzie ich szukać. Chodź za mną i miej się na baczności. Dobra, z jednej strony chodź za mną, ale ja myślę, że... Czego Avalach od nich chce? Pewnie tego, co zamierza jej użyć do otwarcia bram między światami. Właśnie. Dobra, moi kochani. Ja myślę, że teraz jest bardzo dobry moment, żeby tą część naszej opowieści w tak ekscytującym momencie zakończyć i zaprosić Was na kolejną, która wkrótce pojawi się na moim kanale. Mam nadzieję, że się podobało. Jak coś, zapraszam, bo ja czekam na koniec.